Moi kochani, wspomniałem o takim niezwykłym mechanizmie u człowieka, który nazwałem taktofonem. Jest to taki mechanizm, który pozwala człowiekowi wydzielać z siebie takt. To znaczy ten człowiek, który posiada taktofon, wydziela z siebie ten takt i wszyscy patrzą z zachwytem, jak on potrafi tym taktem nie tylko, że operować, ale tym taktem świecić, jak przykładem. I jak opowiadałem o taktofonie, to mój znajomy stwierdził, że taki taktofon to jest urządzenie, to jest coś takiego, co wymaga ogromnej ilości energii. I taki takt to jest coś bardzo trudnego do pokazania. Jak człowiek pokazuje takt, to jemu się ten takt zużywa. I dlatego on swojego taktu nie pokazuje. On woli pokazać cudzy takt lub być przez cudzy takt oświetlony lub napełniony cudzym taktem. I kochani, i teraz najtrudniejsze do przyjęcia dla niektórych będzie to, że moja znajoma, która wszystko wie, jak jej opowiedziałem o taktofonie jako o wynalazku, moim wynalazku, że znalazłem coś takiego, co się nazywa taktofon, to ona powiedziała, że to, o czym ja mówię, to nie jest taktofon, to się po prostu nazywa honor.